Ferie zimowe ruszyły pełną parą. W Kołaczkowie dzieci i młodzież czas wolny od szkoły mogły spędzić na sportowo. 30 i 31 stycznia w hali sportowej w Kołaczkowie odbył się halowy turniej piłki nożnej. W poniedziałek rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, a we wtorek gimnazjum. Zaraz mamy mecz za 30 sekund. Mamy mecz, no i jest stres. No i... Liczycie na wygraną? No tak. A z kim gracie? Z Sokolikami, tak? No, ze Sokolikami. Trzeba grać podaniami i trzeba dużo strzelać na bramkę. Trzeba mocne mieć strzały. Mocne trzeba mieć strzały, żeby wygrać. Kondycję. Trzeba mieć kondycję.